Jeden drodzy bracia w biskupstwie, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Jeszcze parę godzin temu w kościołach katolickich na całym świecie śpiewaliśmy: oto Pan Bóg przyjdzie, z rzeszą świętych k nam przybędzie. Wielka światłość w dzień ów będzie. W tej adwentowej antyfonie wyrażaliśmy tęsknotę za tą chwilą, która kolejny raz w naszym życiu staje się udziałem radości z faktu przyjścia na ziemię Syna Bożego, zrodzonego według prawa i obietnicy, według wiary i nadziei, według pragnień ludzkich pokoleń i zamysłu Boga Stwórcy, który możemy określić jednym słowem – miłość. W tej objawiającej się miłości swój wielki udział ma Najświętsza Maryja Panna, która zgodziła się na przyjęcie woli Bożej i powiedziała w Nazarecie: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Oraz święty Józef, jej przeczysty oblubieniec, który nie oddalił swej małżonki, lecz pouczony przez Boga podjął obowiązki małżonka i opiekuna Syna Bożego. W Ewangelii w kontekście Bożego Narodzenia Józef jest opisany przede wszystkim jako człowiek wielkiej wiary. Została ona wystawiona na próbę, gdy Maryja w czasie zwiastowania godzi się zostać Matką Syna Bożego. Dlatego, idąc za głosem Ojca Świętego Franciszka, który postawił przed całym Kościołem Świętego Józefa jako dobrego przewodnika po drogach wiary, chcemy odnaleźć w nim wzór do naśladowania oraz czerpać inspirację i wsparcie w szukaniu coraz większej prawości w naszym życiu osobistym i w życiu naszych rodzin. Na nim bowiem spoczywała odpowiedzialność ojca rodziny, opiekuna Jezusa, który przyszedł na świat, aby zbawić każdego człowieka. W tym sensie święty Józef jest ojcem nas wszystkich, opiekunem naszego zbawienia, bo troszczył się o ziemskie życie tego, który nas zbawił. Dlatego też święty Józef nazywany jest mężnym opiekunem świętej rodziny i dobrym ojcem Kościoła. Staje się dla nas bardzo bliski, ponieważ jak każdy człowiek przeżywał rozterki i smutki, ale umiał szukać umocnienia w Bogu i umiał u Boga szukać rady. Umiał korzystać z darów, które od Boga otrzymał. Męstwa, roztropności, pilności. Ewangelia nazywa go prawym człowiekiem. Dlatego u niego chciejmy poszukiwać i w nim odkrywać wielkiego orędownika na nasze trudne czasy, abyśmy mogli stawać się tak jak on, prawymi ludźmi. W tej objawiającej się miłości znaleźli swoje miejsce pasterze, którzy trzymali straż nad swoją trzodą. Do nich to przecież powiedział anioł: oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Dzisiaj i my, kolejny raz w swoim życiu, zostaliśmy zaproszeni, aby odnaleźć się przy rodzącej się miłości, ponieważ przyjmujemy jako dewizę swojego życia słowa anioła: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Zatem ta święta noc Bożego Narodzenia jest zgromadzeniem wokół Syna Bożego wszystkich ludzi,
z każdego pokolenia, języka i narodu. Jest zgromadzeniem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy noszą w sobie wiarę i według niej żyjąc przyjmują nie tylko spełnienie się zapowiedzi o narodzeniu Mesjasza, ale każdym dobrym słowem i czynem codziennie stają po stronie rodzącej się miłości. Drogi braty i sestry, w 20. století na rol i príklad svätého Jozefa zvertali uvahu takož svätý Jan Pavlo II ta Benedikt XVI. І що важливо і цікаво, вони підкреслювали в ньому зовсім інші риси. Святий Йоанн Павло II, який навіть присвятив Йозефові адгортацію, особливо відділяв його працьовитість. На його думку, через те, що родина з Назарету є взірцем і прикладом для всіх людських сімей, то прикладом є також праця Ісуса, яку Він виконував разом зі святим опікуном. Людська праця завдяки святому Йозефу знайшла своє відображення в Євангелії. Ісус, будучи людиною, працював як кожен із нас. Тому праця – це одна з рис таємниці воплочення. Йозеф з Назарету через свій труд в майстерні, де він працював разом з Ісусом, наблизив людську працю до тайни відкуплення. Інші прикмети Йозефа підкреслював папа Бенедикт XVI. Він зосередився на цікавому поєднанні відваги та вражливості Йозефа. Те, що сталося з Марією, було для нього приводом до справжнього страху. Але коли у вісні він чує «не бійся», Йозеф є повністю слухняний Богові. Це було можливим тому, що він завжди і послідовно був вразливим на Господа Бога і Його Слово. Те, що Йозеф на сторінках Євангелія мовчить, вважає папа Бенедикт, це добрий приклад для нас. Дозвольмо собі заразитися мовчанням Йозефа, радить папа, бо саме цього дуже часто потребуємо в світі галасу, який не сприяє зосередженню і слуханню Божого голосу. Дбаймо про внутрішню тишу і зосередження, щоб ми могли прийняти Ісуса в наше життя і опікуватися ним. Мої дорогі, урочистość Божого Народження усвідомлює нам, що невидимий Бог став się Еммануелем, чили Богом з нами. Dlatego niech z naszej lwowskiej katedry popłynie wołanie, że ziemia ujrzała swego Zbawiciela, ponieważ Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Narodzenie Syna Bożego jest przecież największym dowodem tęsknoty Boga za nami. Dlatego stał się jednym z nas, aby zbawić swój lud od grzechu. Papież Franciszek w jednym z wywiadów powiedział: Boże Narodzenie jest dla mnie czasem nadziei i czułości, czasem spotkania z Bogiem, który zawsze szukał swego ludu, prowadził i strzegł go, obiecał, że zawsze będzie z nim. My także przychodzimy do Betlejem, do Chrystusa. Naszym Betlejem jest ta lwowska katedra. I to stąd trzeba nam iść do swoich zajęć razem z Jego łaską i błogosławieństwem. Dlatego kolejny raz kieruję z tej katedry prośbę, aby każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie tylko mówił, że wierzy, ale żył jak wierzący, zachowując bezwzględnie przykazanie miłości Boga i bliźniego, tak jak uczynił to święty Józef. Dlatego życzmy sobie na te święta pokoju i wzajemnej miłości.
Życzmy sobie wiary i zaufania. Dzisiaj tego potrzebujemy. Niech zatem Dziecię Jezus zobaczy w nas ludzi dobrej woli, którzy na wzór świętego Józefa przyjmą pod swój dach Maryję i Jezusa, aby nastała pomiędzy nami jedność i pokój. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę.